Cześć, witajcie z tej strony DKMS z kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym typowaniu toców. Dzisiaj Liga Angielska, jak pisaliście, no i jeszcze jeden błąd, który popełniłem w ostatnim odcinku, mianowicie statystyki kolorowo, dokładnie mówiąc o bramkach i o meczach, zamieniłem po prostu z źle miejscami, no i na to wychodzi, że Kolarow strzelał w każdym meczu hat-tricka. Jeszcze chciałem bardzo podziękować za wszystkie suby, które wpadły po ostatnim odcinku, bo naprawdę chyba z paręnaście wpadło, także dziękuję. I co, lecimy z tym oto typowaniem. Standardowo zaczynamy od bramkarzy. Pierwszym moim bramkarzem będzie Dawid De Gea, mu 97 overall, 35 spotkań, 7 czystych kąt i średnia 6,69 i jest piąty pod względem obrony bramek, także naprawdę ciekawy. Drugi na bramkę będzie Alisson, dałem mu 94 overall, 35 meczy również, tak jak Dawid De Gea, 19 czystych kąt jak na chwilę obecną, no i średnia ocena na mecz to jest 6,98, także znacznie lepiej niż Dawid De Gea i jest pierwszy pod względem najmniejszych strat na mecz. I trzecim moim wyborem będzie Ederson, 93 overall, tak typuje jego overall, również 35 meczy, 18 czystych kąt, no i średnia 6,88, także również lepiej od Dawida De Gea, no i jest drugim pod względem najmniej straconych bramek na mecz, bo jest to 0,6 bramek, także naprawdę ciekawy wynik. Lecimy z lewą obroną i pierwszy mój wybór na lewą obronę będzie Robertson, dałem mu 93 overall, 33 spotkania, 0 bramek, 8 asyst, średnia to jest 7,12, no i jest siódmy w całej lidze pod względem asyst, także ciekawe osiągnięcie. I drugim moim wyborem pod względem LB będzie Dinie, dałem mu 89 overall, 32 spotkania, 4 bramki, 4 asysty, średnia to jest aż 7,33, no i jest dziesiąty pod względem średniej w całej lidze. Lecimy ze środkową obroną i pierwszym wyborem na pierwszego środkowego obrońcę zostaje Van Dijk, dałem mu 97 overall, 35 spotkań, 3 bramki, 2 asysty, średnia to jest 7,40 i jest czwarty pod względem średniej w całej lidze. Drugim wyborem na jego miejsce będzie Laporte, dałem mu 93 overall, 32 spotkania, 2 bramki, 2 asysty, średnia to jest 7,14, no i jest pierwszy pod względem celności podań w lidze. I trzecim wyborem na to miejsce będzie Stones, 88 overall, 22 spotkania, 0 bramek, jak i 0 asy, średnia to jest 7,10, no i jest trzeci pod względem celności podań, czyli delikatnie za Laporte pod tym względem w całej lidze. Pierwszym wyborem na drugiego środkowego obrońcę zostanie Alderweireld, 94 overall, dostał ten zawodnik ode mnie, 31 spotkań, 0 bramek, 0 asyst, średnia to jest 7,12, także dosyć wysoka średnia, no i jest dziesiąty pod względem celności podań. Drugim wyborem na jego miejsce zostaje McGeer, o ile się go tak czyta, naprawdę możecie mnie zjeść, bo nie mam pojęcia jak się go czyta. Dałem mu 90 overall, ponieważ zagrał w 28 spotkaniach, 3 bramki, 0 asy, średnia to jest 7,02. No i jest trzeci pod względem długich podań, także no, ciekawe osiągnięcie. No i trzecim na to miejsce zostaje Polak, rodak Jan Bednarek, 86 overall, może za nisko, nie wiem, możecie teraz napisać jakie wy byście mu dali statystyki. Takie ja mu dałem 22 spotkania, 0 bramek, 1 asysta, średnia to jest 6,93, ale moim zdaniem naprawdę Polak zasłużył tutaj być, bo to co pokazuje w tym sezonie, jak i w poprzednim, ale w tym jeszcze chyba o level wyżej, to mi się podoba, no i chciałem go tutaj dać, także jest trzeci pod względem przechwytów piłki. No i lecimy z prawą obroną. Pierwszy mój typ na prawego obrońcę będzie Pereira, 32 spotkania, 2 bramki, 5 asyst, średnia to jest 6,92, jest dziesiąty pod względem dryblingu, no i szósty pod względem odbioru piłki w całej lidze, a drugim moim typem na jego miejsce zostaje Arnold, prawy obrońca Liverpoolu i 26 spotkania, 1 bramka, 8 asyst, średnia to jest 7,18, no i jest ósmy pod względem asyst w całej lidze. Lećmy teraz z środkowym pomocą. Pierwszym moim typem na pierwszego środkowego pomocnika zostaje Pogba, dałem mu 96 overall, być może przejdzie do Real Madryt, zobaczymy co z tego będzie, 32 spotkania, 13 bramek, 9 asyst, średnia to jest 7,25, także naprawdę bardzo wysoka średnia, no i jest szósty pod względem asyst, no i dziewiąty pod względem bramek w całej lidze. Drugim moim typem na to miejsce zostaje Kante, 95 overall, jak jest Pogba, musi być i Kante, 34 spotkania,
4 bramki, no i 4 asysty. Średnia to jest 6,89, także chyba 95 overall, naprawdę zasłużone. Fernandinho jako mój trzeci typ. 29 spotkań, 1 bramka, 3 asysty. Średnia to jest 7,19, no i jest 9 pod względem celności podań w całej lidze. No i startujemy już z drugim środkowym pomocnikiem. Pierwszy strzał leci Bernardo Silva, 94 overall, 33 spotkania, 7 bramek, jak i asyst. No i średnia to jest 7,15, jest 31 pod względem średniej w lidze. I drugim typem tutaj zostaje Sigurdsson, 90 overall, 35 spotkań, 13 bramek, 5 asyst, no i 7,25, średnia jest 19 pod względem średniej, no i 12 pod względem bramek w lidze. I trzecim moim typem na to miejsce zostaje Torreira, dałem mu 89 overall, 32 spotkania, 2 bramki, 2 asysty, no i średnia jest to 6,90. I pierwszym typem na trzeciego środkowego pomocnika zostaje Christian Eriksen, 96 overall, 32 spotkania, 7 bramek, jak i 12 asyst. Średnia to jest 7,24, no i jest drugi w lidze pod względem asyst. Drugim moim typem tutaj na to miejsce zostaje David Silva, 95 overall, to jest mój 30 typ. Spotkań, z tego 6 bramek i jak i 6 asyst. Średnia to jest 7,33, no i jest 9 pod względem średniej w całej lidze. I na trzecim miejscu na to miejsce zostaje Wijnaldum, 90 overall, 32 spotkania, 3 bramki, jak i 0 asyst, no i średnia to jest 6,84. Postanowiłem, że w to zestawienie wpakuję jeszcze dwóch lewych pomocników. Pierwszym lewym pomocnikiem zostaje Anderson, 34 spotkania, 9 bramek, 4 asysty i średnia to jest 7,08, jest 7 pod względem w dryblingu w całej lidze. A drugim na to miejsce zostaje Anthony Martial, 26 spotkań, 10 bramek, 2 asysty, średnia równa 7, no i strzela bramkę co 157 minut, także jest 8 pod częstotliwością trafiania goli w lidze. Czas rozpocząć trafianie prawych skrzydłowych, no i pierwszym będzie 98 overall Eden Hazard, 34 spotkania, 16 bramek, 13 asyst, no i średnia najwyższa w całej lidze to jest 7,85, no i jak już mówiłem, jest pierwszy pod względem średniej, drugi pod względem bramek, pierwszy pod względem asyst w lidze, pierwszy pod względem dryblingu, jak i podań w lidze, także naprawdę jedna wielka bestia, to co on robi w tym sezonie to jest po prostu według mnie niesamowite, no i ma jeszcze szansę wraz z Chelsea być w finale Ligi Europy, także zobaczymy, jak się to dla nich potoczy. Życzę im oczywiście jak najlepiej. Drugim na to miejsce będzie Leroy Sané, 94 overall. Myślę, że również młody Niemiec zasłużył na to miejsce. 29 spotkań, 10 bramek, jak i asyst. Średnia to jest 7,22, no i jest czwarty pod względem asyst, no i ósmy pod względem dryblingu w całej lidze. I trzecim na to miejsce będzie kolejna bestia, czyli Mane, 93 overall, 33 spotkania, 18 bramek, 1 asysta, no i 7,32 to jest średnia i jest czwarty pod względem bramek w całej lidze, także kolejny niesamowity zawodnik. Postanowiłem, że zanim polecimy z napastnikami, to polecimy z prawymi skrzydłowymi, a tutaj mam tylko dwóch. Pierwszym moim typem będzie 97 overall Mohamed Salah. 35 spotkań, 19 bramek, 7 asyst, no mają jeszcze jakieś szanse awansować w Lidze Mistrzów, średnia to jest 7,39, no i pierwszy, już drugi pod względem bramek, no i naprawdę niesamowita karta może być to Salaha. Drugi tutaj moim typem, Raheem Sterling, 95 overall, 31 spotkań, 17 bramek, 10 asyst, średnia to jest 7,48, drugi pod względem średniej w całej lidze, trzeci pod względem dryblingu w lidze, no i piąty pod względem asyst w całej lidze. Startujmy teraz z napastnikami. No i myślę, że spokojnie możemy sobie przejść do napastników. Pierwszym moim typem będzie Sergio Kun Agüero, 98 overall, 30 spotkań, 19 bramek, jak i 8 asyst. Średnia to będzie 7,39, no i jest trzeci pod względem średnich w całej lidze. Drugim na jego miejsce będzie Son, dałem mu 94 overall, 29 spotkań, 12 bramek, 6 asyst, średnia to jest 7,13, no i jest 10
pod względem czystych ataków na mecz. No i trzeci na jego miejsce to będzie Rashford, 93 overall, 30 spotkań, 10 bramek, 6 asyst, średnio to jest 6,93, no i 10 pod względem karnych, także naprawdę ciekawe osiągnięcie. I lecimy teraz drugimi wyborami na drugiego napastnika. Pierwszym tutaj typem będzie Harry Kane, 96 overall, 28 spotkań, 17 bramek, 4 asysty, no i średnio to jest 7,29, no i jest 5 pod względem bramek, także no jest ok. Drugi na jego miejsce będzie Aubameyang, 95 overall, 33 spotkania, 19 bramek, 5 asyst, średnia to jest 7,08, no i drugi pod względem bramek, także ciekawe również osiągnięcie. No i ostatni mój typ na to miejsce, jak i na dzisiaj, zostaje Roberto Firmino. Demu, 93 overall, 34 spotkań, 12 bramek, 6 asyst, średnia to jest 7,09, no i jest 21 pod względem karnych, no i 16 pod względem ilości bramek w lidze. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał albo jakieś krytyki, możecie napisać, jak i zostawić łapkę w górę, subskrypcję, co jeszcze się tylko da, udostępnić do znajomych. Widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie, jaka liga kolejna. Na razie, cześć, pompa, cześć.